Dobry wieczór Państwu. Dzisiaj w naszym studio nasz wspaniały gość, którego już zdążyliście poznać, ale zawsze ma coś ciekawego do powiedzenia. Z nami dzisiaj terapeuta z białą aurą, Wiesław Błaszczyk. Witaj, Wiesiu. Witam Ciebie, Jareczku. Witam Państwa również. Witam istoty światła i wszystkich ludzi dobrej woli. Kocham Was i Wszechświat kocha również Was wszystkich, także zapraszamy Was do oglądania nas. Za każdym razem znajdujemy w Twoim życiu i w tym, co robisz, ciekawe tematy. Natomiast, jak ja pamiętam, od czasu, jak do nas przyjeżdżasz, zawsze przy Tobie leży taki ciekawy tom. Czy możesz bliżej powiedzieć, co to jest i jak z tego korzystasz? Jak najbardziej, Jareczku. Już parę razy widziałeś ze mną, tak, że przyjeżdża. Jest to Pismo Święte Starego Testamentu. Na tym się opieram i na tym się opiera moja wiara, moja moc i moje uzdrawianie. To jest, proszę Państwa, Stary Testament, tom trzeci, duża czcionka, także bez okularów można czytać. I to jest Biblia Tysiąclecia wydawnictwa Palatino. Prawdopodobnie w Poznaniu się znajduje. Mhm. Nie wiem dokładnie, ale to można na internecie sprawdzić. No, jest naprawdę duże pismo i dlatego bez okularów czytam, bo jest, no, dla mnie odpowiada, nie? Tak, tak. A dlaczego to może to? Bo dla mnie to, mogę powiedzieć, jest uzdrawianie. W tej Biblii jest Księga Mądrości, ja Państwu przeczytam. To jest odcinek, tom trzeci. To jest Księga Hioba, Księga Psalmów, Księga Przysłów, Księga Koheleta, Pieśń nad Pieśniami, Księga Mądrości i Mądrość Syracha. Piękne tam są opisy, a najważniejsze dla mnie to jest Księga Mądrości. Tam jest tak ładnie opisana, nie? Dlaczego, co i jak, jak to zło powstało, wszystko tam jest napisane. I to mnie podtrzymuje i idę. Tą drogą właściwie mogę powiedzieć, idę. Dlatego ta aura, którą mam, jest boska, bo dużo w tym światła jest, bo żeby mieć aurę boską, białą tak zwaną, czy fioletową, to już się zbliżamy, już w fiolecie przechodzimy, można powiedzieć, aby inkarnację, czyli na wyższy poziom świadomości. I ten poziom świadomości tej boskiej energii otacza mnie, bo dlatego, że moja wiara razem z boską wiarą i z energią robi cuda. I te cuda są i we mnie, ale również tak samo i w was są też cuda, bo każda istota należy, jeżeli chce, to należy do Boga. I dlatego polecam, naprawdę polecam czytanie tego, bo tak jak mówię, jest piękny opis tego wszystkiego, co tam się dzieje, ale to, co tutaj jest opisane, to dotyczy i również nas, którzy do tego czasu, właściwie do tych brzydkich naszych czasów, do których teraz przeszliśmy. Także jest opisane, można powiedzieć, jak zło powstało i tak dalej, i tak dalej. I dlaczego? W Księdze Mądrości, rozdziale 14, możecie się dużo dowiedzieć. Zapamiętajcie to sobie. Księga Mądrości, rozdział 14. Tam jest to zło wszystko opisane, co jak, nie? Dlaczego tak postępujemy i tak dalej, nie? Można uzupełnić, powiedziałeś, mówimy o tym cudzie, o cudach, że od pewnego momentu twoje życie jest cudem, tak? Od czasu, kiedy zostałeś naznaczony tym piorunem, przeżyłeś i to
był moment, w którym po prostu... Zwrot cały mój. Tak. Tak. Mój zwrot na mojego nawrócenia i iść drogą ducha, można powiedzieć, drogą mądrości, nie? Ale to właśnie idę tą drogą mądrości, przeczytanie tego, dlatego przywożę do was i pokazuję. Dawniej bym się wstydził i nie jeździł nawet z taką książką i pokazywać, tym bardziej w telewizji, a dzisiaj ja się nie wstydzę, bo dlatego, że to mnie utrzymuje przy życiu. To jest moja wiara i mój duch, moja dusza, mogę powiedzieć. A wszystko, co należy do mnie, nie należy do mnie właściwie, tylko należy wszystko do niebios, do tego ducha wszechświata. No, dlatego robię tą harmonię wszechświata, żeby pokazać ludziom, że jednak ta mądrość boska jest nie tylko we mnie, ale również i w was wszystkich istotach światła. Tego, co mówisz, pokazujesz tak, że ta księga jest przewodnikiem w twoim życiu. Tak. Natomiast na pewno spotkałeś się z tym, że wiele osób odnosi się do Starego Testamentu z jakąś rezerwą, tak, że czasy, które tam są opisywane, były bardzo, nawet u mnie w rodzinie o tym mówiono, bardzo brutalne, tak, i bardzo takie kategoryczne, i że nie było jeszcze tej, jak mówią, miłości. Czy możesz przybliżyć albo ustosunkować się do tego, tak jak to odbiera? Tak, jak najbardziej. Ja tak samo na początku czytałem Nowy Testament i Stary, i jak najbardziej, ale przez to uderzenie tym piorunem, czyli światłem, przez czytanie i zrozumienie tego, tak. Bo pierwszy raz jak człowiek przeczyta, to tak jakby spłynęło wszystko przez niego, nie zrozumie, ale czytanie później drugi raz, trzeci raz i odkrywanie od nowa stale coś, to słowo, które tu jest zapisane, doszło do mnie, że wszyscy uważają, że Bóg straszny jest w tym Starym Testamencie, że morduje tam ludzi, wszystko, ale niech ludzie sobie popatrzą na to, że Bóg nie jest straszny, bo dlatego, że nawet po mnie, że mnie nie wykończył Bóg, tak jak tam jest na początku, bo naprawdę ja też nie byłem zachwycony tym bardziej, bo to, tam opisy są za czasów Mojżesza, że ludzie ginęli, ale ludzie giną od początku i będą ginąć, bo dlatego, że tym wszystkim jakaś siła wielka jest, która to wszystko czyni. I to, czy Bóg zły, czy dobry, my nie wiemy, ale ja czuję, że Bóg jest dobry, bo dlatego, że żyje, życie mi dał, nie? Także i to mnie, mogę powiedzieć, i uświęca, i daje mi tą energię życia, bo trzeba zrozumieć, jak się zrozumie to wszystko, nie? To świat dla człowieka staje się piękniejszy i kocha ludzi, bo dlatego, że ja też mogę powiedzieć, że nie znam słowa nienawiść, nienawiść swojego, ale ja zacząłem czytać, to zrozumiałem, że jednak ten dekalog, co tam jest napisany, on ma bardzo, bardzo wielką moc i bardzo wielkie znaczenie w życiu moim i tak samo w każdym człowieku, który czyta ten dekalog, ja teraz dawniej nie widziałem tej prawdy, ale teraz widzę tą prawdę, że w tym dekalogu jest zakodowane nasze życie. Nie? No. To na pewno, ale zauważ, to zacząłeś o tym mówić i to jest moim zdaniem bardzo ważne, że jak przeczytamy, przejrzymy raz, to będą pewne emocje, ale mogą one spłynąć po nas, tak? Tak, i po mnie też tak spływały. I odłożymy. Tak. Natomiast wielkie dzieła, czy to będą książkowe, czy nawet filmowe, powinno się przeglądać parę razy. Tak, to prawda. Bo za każdym razem, i to mówią moi znajomi, którzy do tego wracają, za każdym razem odkrywają jakby nową prawdę. Odkrywają tę głębsze dno, tak, które jest tam
czeka jakby na odkrycie. Tak. I to jest wspaniałe właśnie, że... Bo niektóre księgi, tak, tą księgę zrozumiałeczku powinnaś nie czytać ustami, tylko duszą, sercem swoim. No. I wtedy to serce otwiera ci się i zmienia tobie się tak samo. I dlatego ja mam serce zmienione i kocham wszystkich ludzi, wszystkie istoty to dla mnie są świętością i ja sobie nie wyobrażam, żeby jakiegoś człowieka zabić albo komuś krzywdę zrobić, bo dla mnie to by był wielki grzech, nie? A jednak są tacy ludzie, którzy to czynią i idą złą drogą. Ja nie chcę iść tą złą drogą, ja chcę iść drogą światła i chciałbym, żeby wszyscy tak szli tą drogą światła, drogą miłości, żeby wszyscy się zmienili na istotę światła. Ale wcześniej rozmawialiśmy, że żyjemy w tych ciekawych czasach, jak niektórzy mówią, w których nie ma innego wyjścia. My musimy podjąć decyzję. Tak, musimy szukać. Czy chcemy właśnie pójść tą drogą, jak mówisz, światła, czy drogą ciemnej mocy, która też dla niektórych bywa przyciągająca, czy może łatwiejsza? Łatwiejsza. Ja uważam, że ta strona, ciemna strona jest łatwiejsza, że wszystko można robić, a w tej stronie światła trzeba się zastanowić, co zrobić najpierw. Ale tak jak zawsze w interesach, tak może zażartuję, że ta ciemna strona dość długo nam daje różne według nas dary, ale tak. Potem przyjdzie za to zapłacić. Tak, no i dlatego to jest ułuda i złud, wszystko złe, co jest, nie? No bo jak to mówi, czyli tam niektórzy mówią szatan, czy tam anioł, zły anioł, demon, nie? On daje ludziom dużo, przykładowo, ale później, prędzej czy później, ci ludzie muszą to oddać w inny sposób. Najczęściej kategoryczny, tak? Czy albo dusza, albo potępienie. Tak. Także można powiedzieć, że powinniśmy się cieszyć, pewnie tak jest, że coraz więcej osób w tych czasach czuje tą potrzebę, czuje tą możliwość wejścia na tą stronę jasną, tak? Czyli tą energetyczną, gdzie wszystko jest możliwe, bo mamy wtedy tą opiekę od góry. Jak najbardziej. Ja twierdzę, że mam opiekę czterech wielkich archaniołów, także, bo widzę światło, także wiem, że mi pomagają i w większości razy, o co proszę, to niestety w jakiś sposób, dziwny sposób, cudowny sposób, ale otrzymuję to. Mhm. Także oni są. Niektórzy się zastanawiają, czy jest ta druga strona. Jest. Ja wam, proszę państwa, mówię, że ta druga strona duchowości tego światła jest, ale i jest ta ciemna strona, ale musimy wybrać. Ja wybrałem stronę światła i chcę iść, bo oni mi pomagają, no. I wam też tak samo pomogą. Jakiś czas temu spotkałem się z takim stwierdzeniem i widzę, czuję, że ono jest prawdą, że na pewnym poziomie rozumienia światłości warto się czasem zastanowić, do czego dążymy albo czego chcemy. Tak. Bo możemy czasem dostać pewne rzeczy za szybko albo z dużym natężeniem, tak, na co możemy nie być gotowi. Czyli powinniśmy ważyć nasze myśli, to może tak śmiesznie zabrzmi, ale po prostu nasze cele, nasza droga powinna być właśnie związana z naszym rozwojem raz, ale też z tą łącznością z górą. Jak najbardziej. Ja kiedyś bym nie wierzył, że tam góra mi jakaś pomaga, bo po prostu szłem, jak większość ludzi, no, szłem tą drogą łatwą, bez tego. Ale ta boska droga to jest ścieżką, która jest bardzo wąska i żeby otworzyć te wrota, to najpierw trzeba dojść, żeby umieć zapukać. A jeżeli już dojdziesz do tej bramy niebios, co ja twierdzę, nie, to
nie masz pukać, tylko masz wejść bezpośrednio. Tak, drzwi są zamknięte, ale ty duchowo przechodzisz przez te drzwi i z drugiej strony już masz po prostu światłość. Czyli mówisz, że jeżeli czujesz albo wiesz, że ci się należy, to znaczy, że to jest następny etap, wszystko już zaczyna ci pomagać. Tak, pomagać. No. Ja nawet miałem taki sen, wizję, można powiedzieć, że widziałem furtkę, nie wiedziałem, o co tu rozchodzi, nie? Furtkę, ale ta furtka była przymknięta tylko, nie? Była przymknięta, ale teraz ja czuję, że ta furtka jest otwarta całkowicie dla mnie, nie? Także przedtem, tak opowiadałem, jak co robiłem, co jak, nie? To przez tą furtkę mi tylko otworzyli, te niebiosa mi otworzyli i pokazali, że zapraszali mnie, żeby przejść tą furtkę, nie? A teraz już mi nie jest przymknięta, tylko że jest otwarta. I tak samo i dla was, proszę państwa, ta furtka, żeby nie była przymknięta, ale żeby była otwarta. A to właśnie trzeba umieć, trzeba szukać. Szukać tej furtki, tej bramy. Na pewno wiąże się z tym też pewna odpowiedzialność, tak, na to życie, ale jest to, nazwałbym, przyjemność, to, bo wiemy, że my decydujemy, tak, o tym życiu. Jak najbardziej. Jest ono życiem w świetle. Na pewnym poziomie ci ludzie, którzy zaczynają rozumieć albo się budzą, mogą się obawiać, to kwestia psychiki, właśnie odpowiedzialności. Tego, tak. Że będą decydować, ale za to biorą odpowiedzialność, tak? No ale takie jest życie, my po to tu jesteśmy. Cały czas walką jest, życie nasze jest cały czas walką, a żeby nie było walką, tylko miłością, to musimy mieć miłość. No, proszę państwa, dzisiaj przedtem ja bym nikomu nie powiedział, że go kocham, bo dlatego, że się wstydziłem, a dzisiaj się nie wstydzę tego słowa powiedzieć, bo to słowo jest piękne, jest energią. No, jak człowiek powie drugiemu człowiekowi, że go kocha, ja się nauczyłem tego, będąc w Kanadzie, bo tam ludzie są, może troszeczkę inaczej mentalnie są ustawieni. Tam jeden drugiemu powie na ulicy, hi, how are you, jak się masz, nie? I czy w sklepie powie pani kasjerka, nie, że kocha mnie. Człowiek był zdziwiony, czy obca kobieta ci mówi, że cię kocha, nie? Ale to tak jest, taka tradycja była, nie? To taka mentalność nasza, nie? No. Bo przykładowo w tamtych dawnych czasach, co ja twierdzę, przed tą otwartą furtką, nie, to ja nawet żonie nie mówiłem, że kocham ją, bo dlatego, że po prostu jesteśmy, bo musimy być, nie? No. To mi się należy, żona mi się należała i to wszystko, nie? A dzisiaj ja znam jedną panią, że się nie wstydzę jej powiedzieć, że ją kocham. No. Ale zauważ, z tą energią miłości, tą energią wysokiej wibracji, jak niektórzy mówią, tak. Jest tak, że ona wraca, ona krąży. Cały czas krąży. W związku z tym, im więcej, jak jesteśmy podłączeni dobrze, to im więcej tej miłości dajemy, tym więcej dostajemy. Tak, to jest wspaniałe, po prostu. Uczucie, piękne uczucie. No. Dawniej jak rozmawiałbym z kimś albo coś, żeby obcej osobie powiedzieć, że ją kocham, no to, no, ale też niektórzy mi mówią, że dziwnie, oni się czuli dziwnie, że ja im powiedziałem, że ich kocham, nie? No, no bo ludzie nie mają tej mentalności jeszcze, no, także nie idą na tych wibracjach, co ja, nie? Tak mówię, że wstydziłem się, bo dlatego, że byłem w niskich energiach, teraz jestem w wysokich energiach, dlatego się nie wstydzę powiedzieć komuś, jakiejś pani, że ją kocham, bo mówię to od serca, mówię od swojej duszy, nie? Która jest światłem i która jest miłością, bo dlatego, że Bóg jest miłością. No. To prawda, ale jak już wejdziemy, tak, weszliśmy na tą ścieżkę, drogę miłości, po prostu coraz więcej sytuacji ludzi zaczyna to potwierdzać. Tak. Podobnie jak my, rozmawiać, nadawać podobnych tematach i po prostu wtedy czujemy, że jesteśmy rodziną, jesteśmy ze sobą.
Dlatego Jareczku, widzisz tam w tym ośrodku, co będzie w maju, nie? Ci ludzie się nie wstydzili, nawet co wiedzieli, że ja się rozchorowałem. Oni przyjechali specjalnie, żeby nie tylko się spotkać, ale utrzymać tą tradycję, że tak. Tam oni pamiętają o mnie, że tak. O mnie, bo mówili, że pana Wieszka nie ma, to nie szkodzi, ale my przyjechaliśmy, żeby to utrzymać, żeby tą tradycję cały czas było. Nasi przyjaciele właśnie Arkadiusz z Joanną, tak, czy z Górnego Śląska, Alicja, ja trochę uczestniczyłem, stwierdziliśmy, że nie ma innego wyjścia, po prostu trzeba to postawić, trzeba pokazać, jak, tak? No dlatego, jak wspominałem, tą bramkę, która była otwarta, to wy musicie, ja już otworzyłem, ale wy musicie coraz bardziej wchodzić w tą furtkę, nie? Żeby tą furtkę otworzyć, bo tam nie trzeba klucza mieć, nie? Nic, bo ona stoi otwarta, tylko żeby ją poszerzyć swoimi myślami, swoją duszą, żebyś tam przeszedł przez tą bramę. Tak zwaną bramę niebios, nie? No. Kiedyś się wstydzili, zresztą nie było tak, żeby jakaś telewizja, tak jak wasza, mówiła o takich rzeczach, jak my tutaj rozmawiamy, bo nie było takich tematów, ta duchowość nasza była w ciemności. Była jakby nie było zapotrzebowania, to, tak. To mało ludzi miało śmiałość, żeby mówić o takich rzeczach. Żeby o tym mówić, tak? Bo całe środowisko, w którym przebywali. A teraz już ludzie chcą mówić. Sam widzisz, że ludzie naprawdę pragną mówić o miłości, o świetle, o istotach ludzkich, które są światłem już, nie? To prawda. Wiesiu, przypomnij tym, którzy chcą skorzystać z Twoich terapii albo dowiedzieć się więcej na temat czy prowadzenia przez Biblię, albo jak światłość może działać, co może działać w ich życiu, na miarę na siebie. Proszę Państwa, ja właściwie to na miary moje by były niepotrzebne już, tak? Jak tutaj na miary mam do Arka i do Joanny. Jeżeli chcesz, do organizatorów. Którzy właściwie tym teraz się zajmują, nie? Ale mogę powiedzieć, że ja jestem tym głównodowodzącym, nie? Ale oni się podjęli, żeby mi pomagać. Także teraz podam Państwu ich telefon, żeby dzwonić o pokój i pytać się o tą całą imprezę, co i jak, żeby się od nich dowiedzieć. Możecie też do mnie zadzwonić, ja wam też przekieruję. Także najpierw może podam swój telefon 799-823-405. Powtórzę jeszcze raz, to do mnie telefon Wiesław Błaszczyk 799-823-405. A teraz proszę Państwa, podam telefon do Asi, do Joanny i do Arka, gdzie można się z nimi kontaktować. Oni dopowiedzą Wam wszystko, co tam ten ośrodek posiada, co i jak, bo oni są upoważnieni przeze mnie do, no właściwie takimi moimi kierownikami, zastępcami. Menadżerami. Także proszę do nich dzwonić. Plus 48, no to kierunkowy do Polski, nie? 660 814 414. Jeszcze raz powtórzę. Plus 48 660 814 414. To jest telefon do pani Asi, Joanny, która się zajmuje tymi wszystkimi, jak to można powiedzieć, no sprawami ośrodka i logistyki. Logistyki. No. To są telefony organizatorów, tak. Tak, no. Piękne istoty światła. Możecie o wszystkim rozmawiać. Są kochane istoty, ja się sam przekonałem, bo będąc po prostu w mojej potrzebie. Obcy ludzie, ale teraz już nie są to obce ludzie. Po prostu to jest moja siostra i mój brat, którzy mi pomogli wyjść z ciemnej nocy, przejść do światła. Także naprawdę warto z nimi rozmawiać, bo są kochane istoty.
Wiesiu, czas biegnie do przodu. Dziękuję Ci bardzo za to spotkanie, za tą informację. Na pewno teraz ludzie, nasi słuchacze będą mogli dzwonić, dowiadywać się więcej i powinni być zadowoleni. To są ludzie, którzy są otwarci, mają tą empatię, tak? Do każdego. Dziękuję Ci za spotkanie, dziękuję Państwu. Ja również Tobie, Jareczku i Michelowi dziękuję, że mogłem tutaj być i przekazać ludziom, bo mi naprawdę dużo, telewizja VTV mi dużo reklamy robi i pomaga mi. Także proszę Państwa, nie żałujcie grosza na tą telewizję, bo musi się rozwijać, dlatego że my potrzebujemy takiej telewizji, która będzie nas wspierać, tak jak mnie wspiera i te istoty światła. Dlatego potrzebujemy takich spotkań i dziękuję Bogu za tą telewizję, że jest taka.